Cześć. Ostatnio trochę przesadziliśmy z Wojtkiem Soleckim, więc dzisiaj będzie krótko i bardziej w punktach. Jeżeli jeszcze nie zapoznałeś się z dzisiejszą liturgią słowa, daj proszę pauzę i się zapoznaj z nią. W tej mszy świętej, na początku mszy, tuż przed liturgią słowa, kapłan przedstawi naszą wspólną modlitwę Bogu Ojcu i przez usta kapłana będziemy prosić o wolność i radość wiecznego życia w Królestwie Bożym dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Nie dla wszystkich ludzi, ale tylko dla wierzących Chrystusa. Czemu tak? To nam liturgia słowa wyjaśnia. Pierwsze czytanie. Czasami zdarza nam się kogoś odtrącić. Boimy się kogoś, bo jest inny od nas. Może wydaje nam się złym człowiekiem, albo po prostu nas jakoś denerwuje, na przykład swoją osobowością. Warto nie oceniać człowieka po pierwszym wejrzeniu. Może ktoś być cennym dla nas. Może ktoś mieć jakąś fantastyczną historię do opowiedzenia. Posiada jakieś super informacje, doświadczenie życiowe, wiedzę i tak dalej. Więc zamiast kogoś się bać, odtrącać, najpierw powinniśmy poznać go bliżej i dopiero wtedy, na podstawie już takiej głębszego zapoznania się z kimś, no ewentualnie wykluczyć. Umiejmy się też wycofać. Gdy życie Szawła było zagrożone, został przeniesiony gdzie indziej. Nie chodzi o to, żebyśmy zginęli, spłaźnili się. No jeżeli nasza działalność, na przykład posługa, nie przynosi owocu, no w danym miejscu, w danej przestrzeni, a nasze zasoby, na przykład nasza osoba jest zagrożona, to może warto właśnie rozważyć zmianę miejsca, w którym działamy, bo jak się zniszczymy, to już żadnego owocu nie przyniesiemy. Oczywiście szeroko patrzymy na to miejsce, bo to może być jakaś dziedzina naszego życia, grupa, szkoła, cokolwiek. Ewangelia. Ewangelię można podsumować w słowach: trwajcie we mnie, a ja was trwać będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Podsumujmy sytuację. W tej przypowieści Pan Bóg jest ogrodnikiem, Jezus krzewem, a my gałązkami, tymi latoroślami. I jest to obraz, jak wygląda właśnie nasze życie. Działasz po Bożemu, Pan Bóg ci błogosławi. Działasz nie po Bożemu, to giniesz. Choć sam może nawet o tym do końca nie wiesz. To tak jest. Pan Bóg cię nie wesprze, jeśli nie będziesz chciał przyjąć Bożej pomocy. Jeśli nie będziesz chciał Go naśladować. I kolejna sprawa. Nie bójmy się prosić. Jeśli we mnie trwać będziecie, trwać to znaczy być w łasce uświęcającej, a słowa moje w was, czyli żyj Ewangelią, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Drugie czytanie. Miłujmy się nie gadaniem, ale właśnie czynem i prawdą. Kolejna rzecz. Pana Boga nie oszukasz. I ostatnia na dzisiaj. Szukaj Ducha Świętego w swoim życiu. I zróbmy sobie taki mały challenge na koniec. Jak odsłuchałeś ten podcast do końca, no to po prostu do tego posta na grupie Oazy Widok na Facebooku daj ikonkę wr tej takiej buźki, co się robi czerwona. Ok? Może ktoś cię przestraszy i przez to nawróci. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia na żywo.